No hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, witam was w kolejnym odcinku z gry Far Cry 4. Słuchajcie, kierujemy się tak na dobrą sprawę już do ostatniej wioski, którą muszę tutaj przejąć. Królewskie Górze Araxi. Mamy jeden alarm, tutaj jak widzicie jest nawet dosyć łatwa ta sytuacja. Postanowiłem, że zajmiemy się tym ostatnim tym i później już pójdziemy sobie w misję. Zrobimy sobie misję u Harka i jeżeli uda mi się to u Yoji i Regi, zobaczymy jak to wyjdzie w ogóle. Jestem tego ciekaw, psiaki jakieś. Naprawdę sprzedawcy mnie zżarły, no. Jelonek. Nie kombinuj. Coś jeszcze miałem wam powiedzieć. Ale zapomniałem. A! No to bo właśnie o to chodzi, że ja tutaj poogarniałem sobie troszeczkę tych punktów. Dopadnie zabij kuriera, nie chce mi się. Chyba, że jakimś magicznym cudem mi się uda. W sumie jedziemy w tą samą stronę. Może mi się uda go... zabić. Nie zabijaj niewinnych cywilów. Przecież ja nikogo nie zabiłem. O co ci chodzi? Co tu się... Stój. Dobra, zabity kurier. Poczekajcie, jeszcze go szybko przeszukamy, żeby dostać... przechwycić dokumenty i żeby mieć wydarzenie karmiczne ukończone. Dobra, jedziemy do tej ostatniej wioski, która mi została tutaj do przejęcia. 300 metrów, no, a to spokojnie. I później tak właśnie myślałem, pierw myślałem, żeby zająć się misjami dla Złotego Szlaku, ale z drugiej strony stwierdziłem, że zrobię te misje, powiedzmy, to takie poboczne, tak, no bo my ogólnie mamy, o, mam w ogóle 3 punkty niewykorzystane, nawet nie zwróciłem na to uwagi, ale w sumie średnio mogę, o, może byśmy kupili to. Tutaj mnie... Aha, mogę jeszcze umowa handlowa. Albo może sobie poczekajmy, aż będziemy mieli tą ulepszoną miksturę. W ogóle zobaczmy postęp. Jak widzicie, misji kampanii dla Yojiego i Regiego mamy parę misji do zrobienia. 4 są. Longinus 04. Oko za oko. Sporo tego jest, naprawdę. Jeżeli mam być z wami w 100% szczery, naprawdę jest bardzo dużo tutaj rzeczy do zrobienia, więc zanim ja to zrobię, to trochę czasu minie. No, tu trochę rzeczy mam ogarniętych. Ja się postaram przez te święta troszeczkę dokoksić tego... tego Far Cry'a i... wiecie, o co chodzi. Dobra, my teraz sobie wysiądziemy. Ja sobie już tutaj przygotuję snajperkę. Żeby ewentualnie zobaczyć, jak to... Pewnie nie zauważysz, mam nadzieję. Tam jest typek. Tu jest typ. Nie wiem, czy widzicie tutaj gdzieś, kurczę... Ja nie jestem w stanie teraz tego zobaczyć. Tu powinien być gdzieś alarm. Jest alarm. Tylko pytanie, czy uda mi się go zestrzelić z tej pozycji? Jeżeli bym dobrze trafił, to by mi się udało, więc możemy spróbować. Aha, stąd nie zastrzelam, muszę stanąć wyżej. Dobra, alarm wyłączony. Zajebiście, co prawda widzę, że mnie usłyszeli, ale... Nie ruszaj się. Dobra, strzał w głowę. Tu mamy jeszcze... dwóch panów, tego zdejmijmy. Ciebie myślę, że też zdajemy bez problemu. Do kogo ty strzelasz? Ja nie wiem. Aaaa! Zwierzak. Weź się wychyl, co? Dobra, powiedzmy, że mu strzeliliśmy troszkę inaczej. Tu jeszcze, o, jest jeszcze jeden typ. Nie żyje. Dobra, sprawdźmy jeszcze raz, czy tu ktoś jest. Aha, i to jest chyba już ostatni, coś mi się tak... Nie jestem w 100% pewny. No, pokaż się, kurde, typie! O-o, to coś tu idzie!
Kurde, zwierzę! Wołam do piekła. Dobra, padło, na szczęście. Uff, było blisko. Skóra pantery śnieżnej. Czy ja cię mogę już zestrzelić? Mogę. Strzał w głowę, ale tu widzę jeszcze. Wszystko? What the fuck? Kto tu jest? A ja nie mam apteczek, świetnie. Oni mnie nie zauważyli, żeby było śmieszne. Ja nie wiem, kto mnie tu atakuje. Cholera, gdzie tu są te ludzie? Słuchajcie, bo ja tu nikogo już nie widzę więcej, a tu jakiś jest. A to są... Dobra, to był ostatni typek, kurde. Nawet nie wiedziałem, że on tu jest. Ale dobra, na następny raz, słuchajcie, będę szukał bardziej dogodniejszej pozycji, żeby zobaczyć, mniej więcej ogarnąć całą wioskę, co gdzie jest, bo to jest tutaj ważne dosyć. O, słyszę pszczoły gdzieś, sobie ulepiły. Gdzie jest propaganda? To jest propaganda, ale propagandę to my musimy mołotowo... Tak, nożem do rzucania, brawo Wojciech. Cyk, dobra. Zmieniając historię. Nie wiem za bardzo, co to nam, czy coś, cokolwiek nam poodblokowało. Dobra, teraz tak. O, coś nam odblokowało. Dobra, uzupełnijmy sobie amunicję. Na szczęście rzeczy dużo do sprzedania nie mam. Tu jakaś broszka, żółty liść, to zostawimy sobie. Dobra, amunicję mamy, mam nadzieję, że mołotowy również. Umiejętności, mamy 4 punkty. Ja sobie biorę tą wzbogaconą miksturę. A, to wymaga felczera. To niedobrze. To weźmiemy sobie teraz nieskończony sprint. To nam się, myślę, to też dosyć dobrze przyda. Teraz jeszcze tak. Kupi, dostosuj. Kupi sobie. Mamy dużo hajsu, więc... Wiecie, o co chodzi. Żetony splot do wynajęcia, ulepszanie. No kurde, ja tego właśnie w ogóle nie używam. Dobra, nie będę się, koleżanko, z tobą zajmować teraz, bo to są misje, które ja bym chciał wykonywać. What the fuck? Który cwaniak tutaj coś takiego zrobił? Ty! Zabić mnie chciała w dodatku. No ty cwaniaro. Kurna, i teraz... nieważne. Dobra, gdzie my mamy teraz się udać? Tutaj... A dziwne, tu jest jeszcze mgła, ale to chyba... Nie ogarniam. W sumie jesteśmy bliżej tych misji Złotego Szlaku. Dobra, rozpocznij misję dla Harka. Przejedziemy sobie na kładzie. Mam nadzieję, że się uda jakoś ładnie tą górę. Oj, nie przejedziemy ładnie tej góry. Nie ma tutaj też nigdzie helikopterka, żeby mógł polecieć. Kurczę. Nie ma opcji, żebyśmy tą górę jako tako przejechali. A może jednak dlatego... Wiecie co? Nie. Zrobimy sobie dla Złotego Szlaku. Będziemy kontynuować fabułę, tę misję poboczne ja zrobię troszeczkę wcześniej, znaczy później. Możemy się umówić, słuchajcie, tak, że bardzo bym chciał, żebyście mi napisali, od której mniej więcej misji będę mógł przejść sobie na drugą część mapy. Jak to mi napiszecie, to ja postaram się wszystkie te misje, wiecie, u osób zrobić na nagraniach do momentu, kiedy nie przejdziemy dalej. No gdzie mi się... Boże, naprawdę. Trzeba być idiotą, żeby się pchać w ten sposób pod koła. Ups, sorry małpy. Ale nie was w tej chwili szukam. O, no nie, już myślałem, że sobie rozwaliłem. Kłada. Dobra, gdzie jest ten złoty szlak?
Dobra, gdzieś tutaj chyba będzie. Jakiś konwój znowu, nie chcę za bardzo robić konwojów. Dobra. To lecimy z tą misją w razie tego szlaku. Zobaczymy, co będą mieli dla nas tym razem. Ja muszę w ogóle, słuchajcie, przyspieszyć trochę nagrywanie tych wszystkich moich materiałów, bo ja ostatnio jakoś nie mam chęci do tego, żeby to nagrać, a niestety czasowo, no cóż, jesteśmy troszkę w tyle. Ja już myślałem, że dawno skończę niektóre serie. A niestety, nawet na początku nie jesteśmy. Amita. Ajay, Longinus said this was from you, thank you. Thanks, brother. He also said the opium at the old tea factory was ready to ship. We need to wipe that poison out. Wipe it out? Are you joking? We need to secure that shipment and those fields. Amita, we talked about this. Turning Kirat into a drug state is not the answer. Sabal, we have no natural resources. What happens when we're free? The mines have been stripped, the fields have been ruined for years. So we liberate our people, then what? It's not our way, it never was. You do this, you're no better than Pagan. It's morally bankrupt. Better than being literally bankrupt. Czy my musimy znowu wybierać? Nie, ja się na to totalnie nie zgadzam, jak ja nienawidzę wyboru, ale wtedy postąpiłem troszeczkę inaczej, to teraz postąpię inaczej, jestem właściwie za Sabalem, bo w sumie faktem narkotyki mogą doprowadzić do jeszcze większych problemów, jakie mogą mieć Kiratańczycy, jakoś tak może to nazwijmy, więc tym razem wybieram Sabala. Czego mi tam ludzie piszą na tym? Amen. To have you with us, brother. We'll hunt and start the golden path to peddle drugs. Amita, she's lost. Get to the OT factory and burn it down. Spal ją, super. Oh, w sumie fajny patent jest z tymi wyborami, ale... Tak, ja wybieram misję dla Sabala tym razem. I wiecie co, może tak będziemy robić, że raz dla niego, raz dla niej. Może w ten sposób to zróbmy. Myślę, że to będzie bardziej takie... Tysiąc... O Jezus, tak daleko. Gdzie to jest? Tu jest ta fabryka. Czy ja mam tutaj... najbliżej... Skąd mamy najbliżej? Stąd chyba. Także tak jak mówię, kurde, mylę się. Zaraz, uporządkujmy wszystko. Wcześniej wziąłem dla Amity, teraz wziąłem dla Sabala, później weźmiemy znowu dla Amity, dla Sabala i będziemy robić taki, wiecie, miszmasz, tak? Że raz to, raz to. Bo wydaje mi się, że to będzie takie dosyć dobre rozwiązanie. No ja nie chcę też cały czas dla jednej osoby robić, bo ta Amita to też tak troszeczkę, no... Wiecie, o co chodzi. Ale zobaczymy. Dobra, no już leczmy się, no. Już straćmy tą miksturę. No niech ty przestanie tutaj dawać takie informacje. Ja w ogóle muszę te poboczne misje zacząć robić, słuchajcie, te wszystkie polowania, jakieś tam ucieczki, ludzi, ratowanie, bo tego jest cała masa, a na nagraniach tego robić nie będę. Bo to jest troszeczkę super, brawo ja. No jeżeli mam być z wami szczery, tak naprawdę to jest w niektórych sytuacjach troszeczkę marnotrawstwo czasu, no bo... Ile można przecież... Oj, przepraszam, nie chciałem! Nie chciałem naprawdę w ciebie wjechać, wybacz mi kolego. Auto chyba właśnie się rozsypsuło. Tak mi się coś wydaje, owszem, auto się zepsuło. Możemy je naprawić, ale nie wiem, czy jest sens, bo w sumie jesteśmy dosyć blisko, a kupiliśmy sobie umiejętność nieskończonego sprinta. Sprintu. Więc może... Poczekajcie, mamy zielony liść. Zielone liście, dwa się zebrało i dawało nam popkę, tylko nie wiem, czy ja mam wykupiony... Tak, automatycznie mi wytworzyło, super. Dobra, zniszcz farmę narkotykową. Dobra, pierw sobie namierzmy tutaj wszystkich ludzi, którzy się nam tutaj
gdzieś pojawiają. Widzę alarmy, ale te alarmy to chyba tak średnio chyba działają. Dobra, tutaj nikogo nie widzę. Znisz formę narkotyków. Dobra, tutaj nikogo nie widzę. System zraszaczy znisz generatora, bo nie możliwość włączenie. Okej, okay, dobra, tylko gdzie są te... Aha, tutaj mamy generatory. Tu jest typek, jego mogę po cichu w sumie spróbować zdjąć. Ale może zdejmijmy go po prostu ze snajperki. Ponieważ on mi się... Nie rusz. Dobra, strzał w głowę, zdjęty po cichu. Więc nie powinno być źle. Tego też zdejmiemy po cichu. Tam jest snajper, tego też zdejmiemy po cichu. Dobra, na razie jest git. Tutaj jak widzicie jest pies. Dobra, kto mi tam tak spamie? Rozumiem, że ten pies do mnie idzie, tak? Tylko mnie mówcie, że... Ej, nie wierzę, no... Psy dają alarm? Proszę was. Źle się do tego zabrałem. No, chyba nie. No co jest? Czemu ja nie mogę trafić w niego? O fuck, moździerz! Kurde, co ja robię tutaj? Chciałem tą misję zrobić tak bardzo po cichu. Co mnie tu? Ale chyba raczej tej misji nie da się zrobić tak bardzo po cichu. Ej, przecież włączyłem te zraszacze. To o co chodzi? Aha, trzeba je wyłączyć. Kurde, nie! Sami se swoje pola wysadzają. Dobra, i co ja mam zrobić? Mam to chyba zjarać, tak? O, jaka faza zaczyna mi się, widzę. Widzę, że zaczynam mieć halucynacje powoli od tego opium. I od tych spalin. Standardowo ja, jak to zwykle ja, muszę zmarnować cały magazynek i nie trafić. Gdzie on jest? To ja przez ten dym... O, w dupę. Shit. To ja przez to nic nie widzę, a on widzi normalnie. Gdzie jest ten frajer od moździerzy? Typie, weź się ogarnij, bo mnie to wcale nie śmieszy. Dobra, zniszczone stosy opium. Jakoś nie widzę tutaj, żeby były jakieś stosy opium. Chyba, że... A, wiecie co, by te stosy... To są chyba stosy opium. Albo i nie, już sam nie wiem. Dobra, zabity. Tam jeszcze gdzieś się jeden skampił. Gdzie on jest? Czemu ja mam takiego pecha w trafianiu? Brak mi skilla po prostu.
Łap Mołotowa i spadaj. Będę z tą kurna bawił. Dobra, zniszcz generatory. Mogę to jakoś zniszczyć? Nie, chyba nie. Dobra, strzał w głowę. Myślę, że ja powinienem ich przeszukiwać. No i co? Zniknęła mi, jak widzicie... A, jest. Spalone... Zniszczone stosy opium. Tutaj to na pewno rzucimy. No to pole. Generator tutaj jest, widzę, wyłączony, więc... nie powinno być problemu. Ta cysterna, rozumiem... Aha, ona może wybuchnąć. Dobra. What the f... Świetnie. Nie chciałem tego tak zrobić, ale dobra. Dobra, pola są spalone, tak? Ale te stosy opium, nie za bardzo wiem, o co z tym chodzi. Jeszcze coś gdzieś nam pokazuje? Tu jest jeszcze. Aha. Można i tak. To są chyba stosy opium, nie? Czy nie? Kurczę, już sam nie wiem. A to są stosy opium. Mogę to po prostu zjarać? To się zaliczy, jak to wrzucę do spalenia? Ja nienawidzę, jak ktoś mi, jak nagrywam i ktoś mi spami, w dodatku wie, że nagrywam. Muszę chyba zacząć wyłączać Messengera. Znowu to jakiś frajer przylas. No naprawdę... Ej, co? Jakieś wsparcie tu przylazło? What the fuck? W typie, weź się ogarnij, co? Kurde, tu przyszło jakieś wsparcie chamskie. Czy ta cysterna przed chwilą została zniszczona przeze mnie? Czemu jeszcze żyje? Ten Wojtek i to trafianie jego to jest po prostu dramat. Aha, czyli te generatory po prostu... Dzień dobry. Nie wysiedliście z samochodu, to wasza strata, no. Ej, słuchajcie, spalone. I dobra, i teraz jak ja mam to podpalić, skoro nie mam już... Nie mam już koktajli. A, tu się je zbiera, dobra. O, tutaj mamy też stosy opium. Nie wiem, wiecie co, rzucił to granatę po prostu, może... O, fuck, zablokowałem się jeszcze. Zaliczyło? Chyba zaliczyło coś tam. Nie wiem, czy to mi zalicza, no mam nadzieję, że tak. Tutaj jeszcze to pole mamy do zjarania, bo nie zjaraliśmy wszystkiego. No co ty jeszcze żyjesz? Weź się typie ogarnij. Zobaczcie, zaznacza nam, że w tym budynku jeszcze coś jest, chyba że jeszcze na piętrze. O, właśnie. No nie mam już koktajli. Dajcie mi tu jakiś koktajl, co? Bo nie mam już czym jarać to. Kurde, nie mam czym tego podjarać. Patrzcie, nie mam już nigdzie Mołotowa. Kurde. Aha, mogę tymi butlami chyba. Dobra, to jeszcze tutaj na górze mamy. Tutaj jest butel. Okej. I jeszcze jedno gdzieś mamy.
Tu nie widzę. Tu na dole? Czy w tym budynku tu? A, przepraszam, to... Aha, już jest zjarane. Czyli spalone pola zostają, no tak? No dobra, tylko że mamy... No mamy to pole, tylko że ja tego nie mam jak podpalić. Czekajcie, musimy ich przeszukać, żeby może oni jakieś będą mieli. A, czekajcie, mamy chyba strzałę. Niech się zmieniało te strzały. Nie, nie mamy tutaj. Kurczę, pamiętam, że... A nie, nie miałem, nie dostaliśmy żadnych strzał podpalających. Szkoda, cholera. Znowu jakiś dwóch typów przyjechało. Łapcie granat. Oj, no jak to podpalić teraz? A może moździerzem? No nie, tu nie ma moździerza. Ale słuchajcie, no to jest ostatnie pole, które mi zostało do spalenia i nie mogę jego spalić, bo nie mam czym podpalić. Naprawdę? Kurde, no. Naprawdę granat mi tutaj nie pomoże? Kuźwa. Możesz do mnie, typie, nie strzelać? Czekajcie, musimy koniecznie coś przeszukać, bo ja mam wrażenie, że w tych budynkach gdzieś jeszcze coś będzie. Może jakiś tu koktajl będzie leżał, czy coś. O, dobra, mamy koktajl Mołotowa, tu jest jeszcze skrzynka, to też ją otwórzmy. Źle podszedłem do tej misji, stanowczo źle, bo źle ją totalnie rozwiązałem. Myślałem na początku, żeby to zrobić po cichu, ale ja mam, wiecie co, pewne podejrzenia, że tutaj po cichu się tego niekoniecznie dało się to po cichu zrobić. Bo zauważcie, że... Chociaż nie no, w sumie mnie zauważyli, więc... Może faktycznie... Ale dobra, najważniejsze, że spaliliśmy wszystkie te... pierdoły. Okej... No dobra, czy to pole się spaliło w końcu? Czy się... No chyba nie! No sobie ktoś jaja robi teraz. Aha, bo ono się tak dziwnie zjarało, że ta część się nie spaliła. Ojej, czekajcie, to musimy jeszcze jakiegoś koktajla złapać, bo wydaje mi się, że chyba ta część to się tutaj też nie spali. Tam też. No jakie jaja, no! Dostaliśmy dwa koktajle. Proszę, niech to się spali wszystko, żebym miał już tą misję z głowy. Widzę za cholerę, nie chcę wybuchnąć, ale ja bym chciał, żeby to wybuchło. Pff, nie wybuchło. No dobra, to pole mam nadzieję, że się spali zaraz. No chyba sobie ktoś żartuje. Zobaczcie to. Widzicie to? Patrzcie, ile tych maków zostało i ja je muszę teraz dopalić jeszcze, no. Dawać mi mołotowy. Dobra, mam ostatni. No teraz jak nie trafię, to jestem lama. Te maki się nie zjarały. Tylko te maczki, no. Teraz już powinno mi to zaliczyć. Bo jak nie, to się wścieknę, naprawdę. Szlak nie trafi, jak to się teraz nie zjara. Gdzieś mamy skrzynkę. No, jaraj się szybciej, kurde. Teoretycznie jeszcze jakieś maki rosną, ale no powinno się już teraz zjarać wszystko. Ej, no ktoś se jaja robi. Dlaczego tu nie jest zjarane to pole? Kurde, mam wrażenie, że coś tu się zbudziło porządnie. Bo to jest po prostu aż niemożliwe. Czekajcie, zrobimy tak. Nie zmieniaj mi broni. Użyjemy moździerza.
Tu jest to pole. Nie wiem, czy moździerz coś, cokolwiek mi da. Powinien teoretycznie to zjarać, ewentualnie zniszczyć. Nie, no słuchajcie, to mi nie zalicza tego, no come on. Tu już mam jeszcze jakiś koktajl tutaj. Popatrzcie, teoretycznie się zjara, jara się coś. No może to jest to. Może już się wszystko zjara i będzie zaliczone. Proszę. No, jaraj się szybciej. No tu jest ewidentnie zjarane wszystko. Ale jeszcze rzucę tutaj na wszelki wypadek, chociaż... A, patrzcie, jara się na nowo. Nie, no to są żarty. Tutaj się paliło, ale jak widzicie, też się nadal ruszają te maki. Wiecie co, ja mam wrażenie, że mi się totalnie to zbugowało, bo to jest aż niemożliwe, wiecie co, żeby tu się takie rzeczy zdziały. Tu jest coś zbugowanego. No sorry, ale naprawdę, no... Przecież ile można tam rzucać mołotowów i tak dalej? Chociaż może jeszcze pozbieram tu skądś. Może jakieś tu będą leżeć jeszcze. To jest do otwarcia? Do otwarcia. Może będą jeszcze jakieś mołotowy, no to mogę tym rozrzucać na maksa, ale... I tak jest dziwne, bo zostało nam tylko tamto pole do spalenia. A do tej pory nie jest zjarane, więc to jest dziwne. Tutaj nic nie ma. Tutaj wszystko zabraliśmy. O kurde! Shit! Jak? I dlaczego tamto pole się nie zjarało? No kurczę, no! Czemu ja muszę mieć takiego pecha wiecznie? Wiecznie, po prostu wiecznie mam jakiegoś pecha w tym Far Cry'u. Ostatnio nawet jak, wiecie co, przejmowałem te punkty, to miałem takiego pecha, że zauważyli mnie siedzącego w krzakach, nie? I się spierdzieliło. Dobra, mam koktajla mołotowa. Gdzie tu jeszcze nie jest zjarane? Niech mi ktoś powie. Gdzie? No w którym miejscu po prostu? Bo ja tutaj widzę, że wszystko jest spalone. Tu się rusza, bo chyba musi się ruszać. Nie wiem, może tu? Teraz się coś jeszcze tu jara, no. Tutaj zauważcie, że wszystkie pola tutaj są spalone. Tamto tylko nie jest. Kurna, no chyba właśnie mam spieprzoną misję, naprawdę. Czekajcie, czy tu był... Miezmiotacz ognia. Super. Czemu ja tego wcześniej nie widziałem, to nie wiem. Nice! Ale dlaczego ja tego miotacza ognia wcześniej nie zauważyłem? To ja nie mam zielonego pojęcia. Tylko wiecie co, ja bym chciał tą moją broń z powrotem. Dziękuję. No dobra, słuchajcie, misję dla Sabala wykonaliśmy, mamy, widzę, dla Longinusa kolejna misja nam się pojawiła, tym razem dla Złotego Szlaku nie mamy żadnych misji. No to by wychodziło, zostało nam Hark, o, ale znikła nam misja dla Reggiego i tego. Ciekawe, dlaczego? Może to chodzi o kwestie dnia i nocy, może u nich tylko w dzień, bo w sumie. Ale nie wiem, jak to działa. Możecie, jeżeli macie, słuchajcie, dla mnie jakiekolwiek rady, informacje, możecie mi śmiało napisać, a śmiało wszystko tutaj trzymam, więc... Twój ojciec nie był tylko walczył za ludzi, brother. On chciał chronić ziemię też.
Our souls are tied into the soil and rock. That's what Amita doesn't understand. Powinni spłonąć wszyscy. Dobra, zabici, możemy sobie stąd uciekać. A nie, mamy dla Jodziego i Redziego. Pojawiła się ponownie. Czy to była tylko kwestia tego, że musieliśmy usłyszeć, pogadać z Sabalem? Dobra, moi mili, słuchajcie, na dzisiaj kończymy, bo ja widzę, że tutaj ten odcinek trochę lipnie wyszedł. W następnym bierzemy się za misję dla Longinusa. I dla... później zrobimy... zobaczymy, ile nam to zajmie. Później zrobimy jeszcze dla Redziego i tamtego typa. Zobaczmy w ogóle postęp. Misji kampanii nawet połowy nie mamy, ale to nieważne. Dla Longinusa mamy 0, że wykonaliśmy mu jakąś tam misję. No nic, jakoś się to ogarnie, jakoś to wymyślę. Zobaczymy, z czym to się będzie jadło. Ja też postaram się zrobić troszeczkę tych czynności, wiecie, tych dodatkowych, czyli typu uzbrojona eskorta, bla bla bla, żeby nam to odblokowało jakieś tam bronie, więcej expa i tak dalej, i tak dalej. A wam na dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować kanał. Trzymajcie się, na dzisiaj to tyle, cześć, pa, pa.